Kto według Pana powinien finansować Kościół? Sam siebie powinien utrzymywać. Kościół sam się powinien utrzymywać. Kto według mnie powinien finansować Kościół? Ci, którzy do niego chodzą, uczęszczają, praktykują. Jednak wierni w jakiś sposób czerpią też z Kościoła, tak? Więc powinniśmy sobie dawać nawzajem. Kościół powinien się sam finansować. Powinno być tak jak w systemie niemieckim, nie? Czyli od podatku jest odprowadzane, jeżeli ktoś się deklaruje. Katolicy. Państwo i ludzie, ofiary. Podatnicy, tak jak w Niemczech. Każdy podatnik, który się melduje w urzędzie skarbowym, ma do wyboru, jaką religię wybiera i ile chce przekazywać na Kościół. Czy pan jest buddystą, czy katolikiem, to urząd skarbowy dokonuje stosownego przelewu. Może by było bardzo sprawiedliwe, jeżeli by każdy obywatel mógł na swój kościół, niekoniecznie katolicki, wykładać pieniądze w formie podatku. Jakiegoś tam odrobiny odpisu od podatku. A kto powinien utrzymywać biednych? No to zależy z jednej strony. Państwo też powinno pomagać, prawda? Powinna być jakaś pomoc taka socjalna. No ale i też nie tylko ta pomoc socjalna, bo w końcu tylko ci biedni będą liczyć na tą pomoc socjalną, tak. Ani sami z siebie nie będą. Nie można dawać ryb, tylko trzeba dawać wędkę. Państwo przez wieki swojego istnienia utrzymuje biednych Kościół. Nie powinno być biednych, bo kraj powinien zadbać o to, żeby nie wystąpiła taka sytuacja. No nie wiem, Kościół powinien się czuć zobowiązany w jakiś sposób do tego, żeby utrzymywać, ponieważ skoro tak mówi Pismo Święte i tak dalej. Państwo! Oczywiście, że państwo. Na pewno tutaj główną rolę ma państwo do rozegrania. To nie ulega wątpliwości. Ile wierni powinni dawać na tacy w niedzielę? Zero. Zero złotych. Po co im dawać? Mało mają? Tyle, ile dusza zapragnie. Często jest też tak, że ludzie rzucają na tacę, z tego co zauważyłem, chociaż do kościoła nie chodzę, że wypada ileś tam dać, a nie wypada ileś tam nie dawać, prawda? Jakby każdy dawał na tacę w kościele co niedzielę, to nawet złotówka byłaby wystarczająca. Nie wiem, kiedy się dawało dziesiętnicę, teraz no ile każdy daje ile prawda, no ile uważa, że powinien dać. Powinien dominować rozsądek, to znaczy każdy powinien przekazywać taką kwotę, jaką czuje, że chce przekazać i jaką jest w stanie przekazać. A w jaki sposób księża powinni dzielić tą uzbieraną kwotę? Znaczy, myślę, że księża też mają swoje takie osobiste wydatki, prawda? Tylko teraz być może to trochę poszło nie w tą stronę. Księża powinni sami wiedzieć, prawda, co robią z tych pieniędzy, tak żeby ich sumienie było czyste. Pomiędzy siebie muszą z czegoś żyć. Pewnie jest dużo takich rzeczy, z których ja sobie nie zdaję sprawy, nie mam świadomości. Powinna być stworzona jakaś instytucja kościelna, przepraszam, nie jestem w tym tak zbytnio zagłębiony, która w jakiś sposób finansowa, w którym będzie to w jakiś sposób kontrolować i nadzorować. One są już określone, pieniądze z tacy na co powinny iść, tak? A według mnie pieniądze z tacy powinny pójść na właśnie ludzi biednych i na zajmowanie się biednymi dziećmi i organizowanie im czasu. Nie, super, no ma pokrywać koszty utrzymania kościoła, gaz, prąd, remonty. Utrzymanie kościoła drogo kosztuje, elektryczność, akustyka, kwiaty, porządek. To kosztuje i trzeba zrozumieć, że kościół ma swoje uzasadnione potrzeby. I kościół o wiele więcej daje społeczeństwu, jeśli chodzi o zasady moralne, nie wszystkie inne instytucje państwowe. Jakie wartości, które przekazuje Kościół, są dla Pana ważne w życiu? Szczerość, przede wszystkim wierność także. I Kościół naprawdę przekazuje wiele pozytywnych wartości. Ja osobiście nie wynoszę żadnych takich wartości, ponieważ jestem tak wychowany i takie ja mam swoje poglądy. Mi się wydaje, że taka instytucja jak Kościół jest dobrą instytucją, ponieważ człowiek potrzebuje takiej wiary w coś, że coś jest nad nim, do czegoś może się odwołać. Mnie może nie, gdyż moje wartości moralne już w pewien sposób, wiedza na ich temat i sam mój zasób takich wartości wykracza poza to, co Kościół może mi zaproponować w tym momencie. Myślę, że wiara daje nam wartości duchowe, nie? Poprzez urzędników Kościoła, poprzez swoje instytucje. To fundamentalne wartości w życiu. To nie jest tylko to, co mi ksiądz powie, ale w rodzinie. Głównie w rodzinie. Kościół uczy nas miłości, dzielenia się także, prawda, z innymi. Jak ludzkość istniała i będzie istnieć, to jest dobroć i miłość bliźniego. To są zasady moralne Kościoła, więcej nie potrzeba.